Zamiast rozpocząć od tego słowa, prawdopodobnie mógłbym na nim zakończyć. A i tak dalibyście radę pokłócić się, pogodzić, rozpętać wojnę, nawiązać sojusze i przede wszystkim określić, jaką profesją zajmuje się matka rozmówcy. Volkswagen, Wieśwagen, Passat, Golf, TDI, Dieselgate. Czy niemiecka marka zasłużyła sobie na tak wyjątkowe miejsce w sercach lub czterech literach Polaków? Jeśli miałbym osobiście odpowiedzieć na to pytanie, posłużyłbym się cytatem ze szwagra, który kiedyś dał mi do myślenia mówiąc: moje zdanie jest podzielone. Zapytam Cię na początek, co pomyślisz lub napiszesz, gdy dziennikarz testujący samochód powie: taki ja bardzo dobrze się prowadzi? Prawdopodobnie nic, być może skomentujesz jej cenę. Co natomiast usłyszą testujący, którzy wypowiedzą podobne zdanie o Passacie albo Golfie? Ile dostałeś? Cóż za wspaniałe lokowanie produktu? Który dealer Cię sponsoruje? Fajnie było na darmowej wycieczce? Nawet jeśli w kolejnych 15 testach recenzent nie zajmie się niemiecką marką ani razu, ale skrytykuje jakikolwiek inny samochód, wielokrotnie usłyszy: kup Golfa. Co przy okazji stało się też zakazaną kombinacją słów podczas odpowiadania na pytania widzów brzmiące: jaki samochód wybrałbyś dla siebie? Czytaliście kiedyś wpisy pod filmami lub artykułami osób, które odpowiedziały Golf? Polecam. Wydaje się, że nawet próbując spojrzeć na temat obiektywnie, należy opowiedzieć się po jednej ze stron. I nie ma tu takich stron jak obrońcy i atakujący. Są wyznawcy i hejterzy. Albo jesteś z nami, albo przeciw. Każdy bowiem argument użyty podczas takiej dyskusji zawsze kończy się zmasowanym atakiem przeciwników, często niestety przypominającym ten w wykonaniu polskich napastników na mundialu. Nie wierzycie? Okej, argument pierwszy. Ludzie hejtują Volkswagena, ponieważ zwyczajnie zazdroszczą i sami chcieliby go mieć. Czytając wszelakie fora motoryzacyjne czy choćby wpisy pod artykułami, jest to bardzo często poruszany wątek. O ile jestem w stanie przyjąć ten argument, słuchając opowieści spacerowiczów na deptaku w Międzyzdrojach, którym 500+ nie wystarczyło już na ratę, to jednak ciężko mi zarzucić znajomemu jeżdżącemu nowym BMW, a również wyśmiewającemu Passerati, że krytykuje, bo tak bardzo chciałby go mieć. Może w takim razie rację mają ci, którzy twierdzą, że nie śmieją się z samej marki, lecz z właścicieli, a dokładniej zachowania tych osób za kierownicą. Przytoczony argument na pierwszy rzut oka wydaje się dużo bardziej prawdopodobny, ponieważ ogrom właścicieli aut producenta z Wolfsburga, słysząc jakąkolwiek krytykę, odpowiada jak Weronika Nowakowska zostawiona sam na sam ze smartfonem. Nie trafiają do mnie jednak argumenty o setkach Januszy w Passatach czy Leszków w tuningowanych Golfach, zastraszających całą wioskę swym podziurawionym wydechem a la WRC. Nie przyjmuję tego argumentu, bo dokładnie to samo słyszałem już o właścicielach BMW albo Hondy Civic z prześwitem wynoszącym 0 mm. Trzecią wyróżniającą się grupą są osoby, które potrafią skrytykować Passata, nawet odpowiadając na pytanie: co dziś chciałbyś na obiad? Z tym jednym problemem, że w Volkswagenie nawet nigdy nie siedziały. I chociaż osobiście mogę stwierdzić, że przejażdżka wcale by ich do niczego nie przekonała, a ciekawsze z wyglądu samochody projektuje moja 8-letnia córka, rysując traktor, chodzi mi o sam fakt krytyki czegoś, o czym autor nie ma zwyczajnie pojęcia. Tutaj nie chciałbym się jednak zgłębiać w pobudki takich osób, ponieważ ich wachlarz może być równie szeroki jak talia Karola z miodowych lat. Przechodząc do podsumowania, a jednocześnie wracając do początku i mojego stwierdzenia o podzielonym zdaniu, chciałbym wyjaśnić, że stwierdziłem tak, ponieważ według mnie rację mają wszyscy, a zarazem nikt. Głównym powodem tak dużych emocji związanych z motoryzacyjnymi wyborami Polaków jest fakt, że sami uczyniliśmy Passata i Golfa przedmiotami kultu. Moim zdaniem zupełnie niezasłużenie. Volkswagen nie jest ani o niebo lepszy od Mazdy, Hondy czy Toyoty, nie jest też od nich wyraźnie gorszy. Jego nieszczęście polegało na tym, że w czasach, gdy jadąc z rodzicami na wakacje, wymienialiśmy na poboczu pasek klinowy w maluchu, tak tęsknie spoglądaliśmy na Helmuta przejeżdżającego obok Golfem. Własne TDI stało się przedmiotem marzeń i snów, na równi z coraz jaśniej błyszczącą gwiazdą Pameli Anderson. Gdy ten sam nieszczęsny Golf po 15 latach stał się już pierwszym autem Sebiksa, jak mógłby powiedzieć on o nim złe słowo? Nawet w sytuacji, gdy psują się w nim tylko dwie rzeczy: świece albo coś innego. Nie mieszkałem nigdy w Niemczech, Francji ani nawet w Luksemburgu. Zastanawiam się jednak, czy mieszkańcy tych krajów potrafią tak zaciekle walczyć na słowa, gdy pada to jedno jedyne Volkswagen. Czy potrafią zwyzywać w internecie jakiegoś kompletnie obcego człowieka, ponieważ setek aut wybrał dla siebie na przykład Golfa? Myślę, że nie sądzę. I dlaczego Francuz kupujący Passata jest dla swojego sąsiada sąsiadem, a Polak kupujący identyczny samochód jest dla sąsiada bohaterem lub zupełnym cebulakiem? Jeśli komuś wydaje się, że jego lub czyjąś wartość definiuje samochód, to wnioski wyciągnijcie sami. Podpowiem, że gdyby wartość można było kupić w salonie lub na Allegro, byłaby ona warta tyle samo, co medale Lensa Armstronga. Już naprawdę kończąc, zauważę,
że jedyną rzeczą wywołującą żywsze dyskusje od Passata stojącego w garażu jest leżący na biurku iPhone.